Dzień dobry, Krzysztof Repiński, witam serdecznie i zapraszam na program Pytania do Starosty. Witam w naszym studiu starostę tczewskiego Mirosława Augustyna. Witam serdecznie, witam Państwa. Zacznę od takiej bieżącej informacji, niespodziewanego wydarzenia w Tczewie. Otóż odwiedził nasze miasto premier Mateusz Morawiecki. Spotkał się z prezydentem Mirosławem Pobłockim i zorganizowano taką konferencję, na której padły ważne słowa także w kontekście mostu tczewskiego na Wiśle. A myślę, że no jest pan żywo zainteresowany tymi słowami wypowiedzianymi przez pana premiera. Nie był pan na tym spotkaniu, ale słowa pewnie za pośrednictwem mediów słyszał. Tak. Nie byłem obecny, nie byłem zaproszony, natomiast słyszałem, że deklaracje pana premiera, że będą środki z budżetu państwa na dokończenie tej inwestycji. Mówił pan premier też o tym, jak będzie zagospodarowany przyczółek, brama wjazdowa, te nasze podziemia w moście. Deklaracje padły i miejmy nadzieję, że będą realizowane. Czyli to wszystko, co tczewianie mieli, chcieli usłyszeć, to usłyszeli, można powiedzieć. Bo także deklaracja o utworzeniu Muzeum Narodowego, filii Muzeum Narodowego, też została wypowiedziana przez premiera. No i Mateusz Morawiecki również zadeklarował, że będzie dofinansowanie w kolejnych etapach, bo najpierw było no, to potwierdzenie, że z Polskiego Ładu starostwo powiatowe otrzyma, czy też wykonawca kolejnego etapu przebudowy mostu tczewskiego otrzyma ponad 60 milionów złotych. Czy pana uspokoiła ta deklaracja i czy nie zdziwił ten też pewien fakt, bo ja to zauważyłem i moi koledzy po fachu i niektórzy również zauważyli, że no premier nawet nie był zorientowany, kto tę inwestycję ma realizować. Myślał, że to jest obowiązek prezydenta naszego miasta. No tak z wypowiedzi można było wywnioskować, że to pan premier z prezydentem miasta będą robić. Natomiast my wiemy, jakie są, czyją własnością na dzień dzisiejszy jest most i wiemy, jak to powinno być finansowane. Także to pewnie takie przejęzyczenie pana premiera. Mhm. Ale jest pan zadowolony z tego, że jakby jest z deklaracji cały czas... tak, jak najbardziej zawsze i każde środki deklarowane idą w eter i mam nadzieję, że trzeba będzie się z tego wywiązać i realizować. Generalnie w minionym tygodniu bardzo dużo się działo, wiele wydarzeń, no takich i politycznych, i dotyczących samorządu tczewskiego i powiatowego. Na sesji zarząd powiatu, no niestety, nie otrzymał wotum zaufania ani absolutorium. Przypomnę, że czerwcowa sesja, w tym przypadku Rady Powiatu, bo mówimy o zarządzie powiatu, to jest takie podsumowanie działalności za ubiegły rok, raport o stanie powiatu. Taki dokument się przygotowuje, potem debata, to wszystko mieliśmy podczas sesji. Jak pan odbiera tę debatę? No i jednak wciąż brak zaufania w większości, trzeba powiedzieć, jednak Rady Powiatu. Tak, przypomnę, że wotum zaufania od niedawna funkcjonuje w samorządach i podejrzewam, że został po to wprowadzony, żeby tam wyrazić swoje przekonania czy opinie, bardziej tu właśnie polityczne, natomiast absolutorium, Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała absolutorium. My, jeżeli chodzi o wykonanie, 97-94%. Życzyłbym każdemu, żeby tak te budżety były wykonywane. My nie mamy do siebie żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o absolutorium i o wykonanie budżetu za ubiegły rok. Zarządowi mogę tylko dziękować, że w taki sposób podchodzi właśnie do planowania i do realizacji budżetu. Tym radnym, którzy zagłosowali za również, natomiast ci, którzy się wstrzymali, to głosują przeciw. Tutaj nie ma wstrzymywania się, bo każdy głos wstrzymujący to jest głos przeciw. Jeżeli radni uznają te argumenty, które padły, żeby tylko takie argumenty padały, to ja będę mógł bez tego absolutorium. No właśnie, jeśli chodzi o absolutorium, nie było żadnego
głosu sprzeciw, ale było właśnie większość wstrzymujących się, nazwijmy to tak, radnych opozycji, bo tam jest czworo bodajże radnych Prawa i Sprawiedliwości, chociaż nie wszyscy się wstrzymali z Prawa i Sprawiedliwości, trzech radnych niezależnych, o ile pamiętam, i trzech radnych z inicjatywy samorządowej, z części inicjatywy samorządowej. No i to jest taka już stała opozycja i to przerabiamy już, panie starosto, od ponad roku. Wcześniej również nie było absolutorium. I czym to skutkowało i czym to teraz też może skutkować? Nie było wotum zaufania, przepraszam. W ubiegłym roku absolutorium zarząd powiatu uzyskał, natomiast nie uzyskał wotum zaufania. Tak. Ale teraz nie ma ani absolutorium, ani wotum zaufania. I czym to skutkuje? Zobaczymy, czy tak do końca nie ma tego absolutorium, czy uchwała tak naprawdę nie funkcjonuje w obiegu. Ona została przygotowana, została głosowana, natomiast nie ma opinii takiej, że ta uchwała może być wprowadzona w życie, czyli tej uchwały tak naprawdę nie ma. My wysyłamy dokumenty do Regionalnej Izby Obrachunkowej z posiedzenia, z wyników głosowania i zobaczymy, jak do tego się odniesie Regionalna Izba Obrachunkowa. Tak naprawdę, ja jeżeli... opinię taką, że z powrotem jakby, jakby ten budżet i relacja, sprawozdanie z realizacji tego budżetu trafi ponownie do RIO. Czy to prawda? Być może nie w ten sposób do końca. Trafią na pewno tam wyniki głosowania i sama uchwała, która była przygotowana celem uzyskania lub nie uzyskania absolutorium. My przygotowaliśmy celem uzyskania absolutorium i RIO zdecyduje, czy były jakiekolwiek podstawy do tego, żeby nie przyjąć tej uchwały. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast wotum zaufania skutkuje tym, że Rada ma prawo złożyć wniosek o odwołanie zarządu w terminie nawet 14 dni, głosowanie jawne tego wniosku. Jeżeli takie się pojawi, no to Rada się stawi. Przypomnę, jak to się skończyło w ubiegłym roku. Do takiego wniosku nie doszło, bowiem opozycja miała świadomość, że potrzebuje 14 głosów, żeby odwołać zarząd powiatu, czyli taką większość... 3/5 ustawowego składu Rady. No i mając świadomość, że tych 14 głosów jednak nie ma, takiego wniosku po prostu nie złożono. Czy prawdopodobny jest ten scenariusz ubiegłoroczny? To trzeba pytać panią przewodniczącą i tą grupę, która właśnie głosowała, wstrzymywała się, czy głosowała przeciw wotum zaufania. Oni muszą zdecydować, czy mają taką potrzebę, czy nie. Jedną z kwestii podnoszonych przez radnych podczas sesji, podczas tej również debaty poprzedzającej głosowanie o wotum zaufania, były podwyżki w starostwie, które zarząd powiatu, słowami starosty również, obiecał. I czy te podwyżki otrzymali wszyscy urzędnicy pracujący w starostwie powiatowym? Tak, to się nic nie zmieniło. Tak jak przedstawiałem to na sesji rady, w dniu 31 stycznia otrzymała pani przewodnicząca odpowiedź na wniosek pana radnego Adama Kucharka i tam było dokładnie powiedziane, kto w jakiej wysokości otrzyma te wynagrodzenie i od 1 lipca te wszystkie osoby, które były tam zadeklarowane, w takiej kwocie deklarowanej otrzymają taką podwyżkę. Czyli łącznie z tymi okresami, bo było coś w ubiegłym roku, jeszcze były podwyżki przekazane, tak. Łącznie z tymi ubiegłorocznymi i ostatnimi, wszyscy pracownicy starostwa podwyżkę minimum, te 500 zł otrzymali? 500 zł brutto, brutto, tak było to powiedziane. To jest z pochodnymi, wszystkimi pochodnymi, i pochodnymi pracownika, i z pochodnymi pracodawcy. Mhm. Także to jest na rękę około 300 zł. Nie będę rozwijał tematu brutto brutto, bo blisko godzinna dyskusja, jaką wywołały te sformułowania, też się dziwiłem, że już mi wystarczy na sesji. Panie starosto, zapytam teraz w dalszym ciągu o most, no bo jesteśmy w etapie takim, w którym wiemy, że pieniążki zostały na kolejny etap przyznane, ale nie ruszy przebudowa dalej, bo czekamy na przeprojektowanie, na zaprojektowanie przede wszystkim czegoś, co doszło, a więc ekspozycji tej części mostu, która w tej chwili na podporach, mowa o
niedokończonej rozbiórce Przemysła ESTB. Tak jest. Co z tym projektem? Przetarg na projekt został ogłoszony, zgłosiły się dwie firmy, jedna z firm wygrała, druga się odwołała. Próbowaliśmy. No właśnie, mówiliśmy miesiąc temu tutaj tak, w tym programie o tym, że nawet korzystne rozstrzygnięcie tego projektu było, że... Tak. Odwołaliśmy się do KIO, natomiast doszliśmy do wniosku, że to tylko przedłuży nam procedurę. Zrezygnowaliśmy z tego, ogłosiliśmy nowy przetarg, który rozstrzygnął się 28 czerwca. Zgłosiły się już tutaj trzy firmy, nie dwie. Wybraliśmy firmę, która mieści się w zaplanowanych środkach. Ja dodam, że to jest ta sama firma, która wygrała ten poprzedni przetarg. Tak jest. A czego w ogóle dotyczyło to odwołanie? Było sensowne? Jakieś uzasadnienie? Firma, która, ta druga firma... Podała dwukrotną kwotę, tak? Około miliona złotych zaoferowała i uważała, że ta firma, która wygrała, podała rażąco niską cenę, natomiast... Okazało się, że ta cena jednak jest realna. I jest realna. Ja teraz mogę przytoczyć, jakie firmy złożyły oferty, przynajmniej o jakiej wartości. Wy przygotowana mieliście blisko 700 tysięcy złotych tak. na tę część projektową, na to projektowanie. I tutaj złożyły ofertę trzy firmy na kwoty 840 tysięcy, 615 tysięcy, a więc już ta się mieści. Mieszczące. No i 540 tysięcy i to jest to konsorcjum z liderem z Bydgoszczy. Tak. Lider to firma BAK z Bydgoszczy. No i to zapewne ta oferta ponownie tego samego konsorcjum tak jest, zwycięży w przetargu. Kiedy podpisanie umowy i kiedy będzie można już rozmawiać z wykonawcą? Myślę, że najpóźniej do końca tygodnia, być może na początku przyszłego zobaczymy, jak czasem dysponuje ta firma. I przechodzimy już do konkretów. Ile trzeba jeszcze czekać na ewentualne odwołania, czy już jest sprawa zamknięta? Myślę, że tutaj już po raz drugi takiego problemu nie będzie, jeżeli to są dwa tygodnie. No ja będę bardzo chciał się zwrócić od razu do tej firmy, jaki ma pomysł na demontaż tego segmentu ESTB, tego Przemysłu ESTB. Jestem bardzo ciekawy współpracy z panem konserwatorem, bo to jest najważniejsze. Jeżeli ta współpraca będzie w miarę szybko i dobrze się układała, to na pewno w tym roku być może jeszcze będzie ogłoszony i przetarg, i może coś tam bo się zadziało. Jeśli nie będzie ten projekt gotowy, jeśli nie będzie pozwolenia na budowę, to nie będzie można ogłosić przetargu, prawda? Tak jest. Chociaż pieniądze czekają podobno, 60 ponad milionów. Razem 65 milionów. Dokładnie. No to teraz będziemy dopingować firmę projektową. No i oczywiście też liczymy na owocną współpracę z Igorem Strzokiem, pomorskim konserwatorem zabytków. Panie starosto, no teraz jeszcze zapytam o Polski Ład, ponieważ to dofinansowanie dotyczy Polskiego Ładu na Most Czewski. Tymczasem z Polskiego Ładu wnioskowaliście też na inne inwestycje, znacznie mniejsze, ale no, być może się uda. Proszę powiedzieć, jakie to rozdanie i czego dotyczy. Tak, to są wnioski dotyczące tych obszarów popegeerowskich. I tutaj złożyliśmy dwa wnioski. Jeden na kwotę 570 tysięcy, drugi na kwotę 160, prawie 170 tysięcy. Ten z wyższą kwotą dotyczy przebudowy dwóch odcinków dróg. Jeden odcinek to jest odcinek Stocki Młyn Kulice. Taki bardzo wymagający remontu. I drugi odcinek to jest odcinek dotyczący Gniewu. Ulica 27 stycznia w kierunku Ciepłego. Też kompleksowa przebudowa tej ulicy. Jeżeli otrzymamy środki, to na pewno w tym roku byśmy chcieli ruszyć. Natomiast drugi projekt dotyczy przebudowy pięciu odcinków chodników w każdej gminie. W gminie Tczew. A tak łącznie o jakiej kwocie mówimy? Chodniki o niecałe 1 680 000, prawdopodobnie może z groszem. Niecałe 170. Powiem szczerze, że nie mała kwota. Być fajnie było, jakby to oczywiście, dofinansowanie. Obojętnie, który wniosek by przeszedł, to będziemy zadowoleni, bo takie są potrzeby i myślę, najważniejsze, żeby się też zmieścić w tych kwotach zaplanowanych. 11-12 lipca to jest ta data, kiedy ma zostać ogłoszony właśnie wynik
tego naboru. Mhm. I do 12 lipca, też to jest związane z Polskim Ładem, można składać wnioski o rozwój stref przemysłowych, gospodarczych. Mowa to o infrastrukturze, na przykład drogowej, ale nie tylko o tej infrastrukturze głębokiej, nie wiem, czy... Tak, duże wnioski, powyżej 200 milionów złotych. 250, do tak. 250 i do 100 milionów można złożyć. No, miasto Czew znalazło taką inwestycję, którą można by było zrealizować. I bardzo dobrze, bo trzeba próbować skorzystać, tym bardziej, że też różnego rodzaju deklaracje padają. Ja się cieszę, my natomiast nie mamy... takiej możliwości, jeżeli byśmy wystąpili, to dalej na Trzewski most, tak. Też można by to potraktować jako most Trzewski, droga do strefy ekonomicznej, na pewno tak. Natomiast byłoby to troszeczkę może grubymi nićmi, ale na pewno można by, tam jest przecież wiadukt, który należałby zrobić, tylko to nie jest zadanie znowuż powiatowe. Dlatego miasto myślę, że tutaj jak najbardziej może partycypować w tym i oby się to im udało. Mhm. Ja trzymam kciuki. Natomiast w powiecie takiej inwestycji, która by no, tym warunkom odpowiadała konkursowym, nie chyba ma. Nie ma, tak? Nie ma, nie ma. Mhm. Panie starosto, czy były budynek domu dziecka w Trzewie będzie wykorzystany na pomoc uchodźcom z Ukrainy? Były tam remonty, działa tam pani dyrektor Wróbel z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jednak no, wciąż tam gości z Ukrainy nie ma. Tak, mówimy o tym już chyba po raz trzeci, od maja trwały tam remonty, zakończone tak naprawdę pod koniec maja, mogłyby te dzieci już tam przebywać, złożone to wszystko było do służb pana wojewody odpowiedzialnych właśnie za przyjęcie takiej grupy osób, przypomnę, że to miała być grupa około 40 osób, czyli dzieci z domu dziecka z opiekunami. Natomiast też te grupy są dużo liczniejsze, 100, powyżej 100 osób i dlatego... Takiego przydziału z wojewody po prostu nie ma, tak? W dalszym ciągu. Tak, my nawet próbowaliśmy to robić, szukać w naszym województwie takich mniejszych grup, natomiast nie udało nam się tego zrealizować. Postanowiliśmy, przypomnę, że to jest jednak... No właśnie, o ile mówimy pokojach, mogłoby tam zamieszkać około 40 osób, tak? Tak, no to inwencja tutaj wyszła ze strony właśnie pani dyrektor PCPR-u, pani z CAPOWA, z PPP, z poradni psychologiczno-pedagogicznej i my jak najbardziej widzieliśmy sens w tym wszystkim. Te pomieszczenia są przygotowane, czekają. Już zaproponowaliśmy tutaj panu prezydentowi, że jeżeli będą kobiety z moimi dziećmi, ale to mają być kobiety z moimi dziećmi, do trzech kobieta i trójka do trzech dzieci, będziemy proponowali te pokoje na dole. Tam są cztery pokoje, łazienki i myślę, że to w jakiś sposób też w tym czasie, gdzie zaczyna się sezon, gdzie być może niektórzy mają jakieś inne plany na to pomieszczenia, które wynajmują w tej chwili kobietom z dziećmi, byłyby zagospodarowane. Natomiast tę część u góry to jest typowo przeznaczona dla grupy dzieci i tutaj jeżeli dalej nie będzie takiej możliwości, to będziemy się starali również to zagospodarować. Natomiast nie jest to dla nas łatwe, bo te pomieszczenia nie są tak wydzielone, żeby to znowuż przekazywać właśnie tylko rodzinom, czyli takim mamom z dziećmi. Mhm. No, ale cały czas jakby nad tym pracujecie i... Tak, i tutaj podziękowania i dla wolontariuszy, i dla firm pomagających, naprawdę dla wszystkich, którzy się zaangażowali, aż mówię, no, patrząc na to, szkoda tego wysiłku, żeby to w taki sposób miało zostać zmarnowane. Ja przypomnę, że już podzieliliśmy się z tymi darami, które otrzymaliśmy od mieszkańców na ten cel. Przekazaliśmy je do Ovidiopola. Pojechały dwie palety właśnie ze starostwa, żeby wspomóc nasz partnerski okręg Ovidiopolski na Ukrainie. Ale są jeszcze rzeczy, które no, mogłyby zostać wykorzystane. Ja nie lubię marnotrawić czegokolwiek. Dużo pracy włożone i tego najbardziej szkoda. Mhm. No, panie starosto, chciałem jeszcze omówić
inwestycje, jakie się dzieją, jakie się toczą aktualnie. Myślę, że głównie można tutaj wymienić termomodernizację, bo to i działania, i przetargi, no i również przebudowa jednej z dróg. To dzisiaj to chociaż wymieńmy to, a w następnym programie może powiemy na ten temat coś szerzej. Tak, ta duża termomodernizacja energetyczna budynków szkół w powiecie tczewskim. W tym roku mamy Zespół Szkół Technicznych przy Parkowej. Tam remont trwa, ta termomodernizacja trwa. Mamy Pelplin, Zespół Szkół w Pelplinie. Tam również mam nadzieję, że już firma weszła, jest po przetargu. Także na pewno okres wakacyjny będzie wykorzystany. I też to taka pełna termomodernizacja, pełna termomodernizacja tego obiektu? Tak. Zewnątrz, wewnątrz, wymiana stolarki, drzwi. A to są inwestycje ile kosztujące? No zawsze powyżej 2-4 milionów takie inwestycje kosztują i też udało nam się zmieścić w zaplanowanych środkach. To jest ważne, bo były przetargi, które przekraczały jak gdyby zdecydowanie wartość szacunkową, natomiast mowa tu o przetargu na tym budynku, który należy do Zespołu Szkół Technicznych, ale budynku warsztatów szkolnych przy ulicy Sobieskiego. Tam przygotowujemy również. Żadna firma się nie zgłosiła do tej pory. Teraz będzie ogłoszony następny, chyba już ostatni przetarg. Tam jest kwota 2 800 zł dofinansowania i zobaczymy. Być może uda nam się pozyskać wykonawcy. Jeżeli tak było, to bylibyśmy naprawdę już zaspokojeni i praktycznie zostałoby tylko doposażenie. Natomiast te wszystkie sprawy związane z tą grubą termomodernizacją byłyby zakończone we wszystkich placówkach naszych w powiecie. No i czy trwa przebudowa drogi w Rajkowach? Tak, rozpoczęła się. Mamy harmonogram, który przewiduje 3-miesięczny okres tych prac. Zaczęliśmy od wycinki drzew w tym pasie Bukowiec i trwają prace, będą się zaczynały albo już trwają prace dotyczące tej części gminnej, jak gdyby drogi, czyli kanalizacja, odwodnienia, to wszystko, co jest w ziemi. No i to by było na tyle, panie starosto, już wyczerpaliśmy czas dzisiejszego programu, ale spotkamy się jeszcze w tym miesiącu, mam nadzieję, że niebawem i będziemy rozmawiać o sprawach bieżących. Między innymi mam nadzieję, że będziemy można powiedzieć, że umowa z firmą projektującą odbudowę Mostu Tczewskiego została podpisana. Tego sobie życzymy również, no i wszystkim mieszkańcom powiatu tczewskiego i lichnowskiego. Tak i Lichnów, tak? Czyli tak powiatu malborskiego. Dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę. Dziękuję Pani Starosto za udział w dzisiejszym programie. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia Państwu.